Po covidowe sadła, mam nadzieję, zostawimy wreszcie gdzieś w naszej przeszłości i wszyscy, jak teraz mnie słuchacie, stawicie się w Koninie na ogólnoświatowym, bo takie hasło nosi bieg ocalony Legion, spotkaniu tych, którzy chcą wbiec do wolności. Będziemy tam mówić zarówno o tej wolności, za którą jesteśmy wdzięczni jako ojczyzna, niepodległości, wolności od zewnętrznej opresji, ale główną troską społeczności ocalonych jest oczywiście ta wolność wewnętrzna. Czyli czy robisz to, na co masz ochotę, czy też jesteś zdolny robić dobrze, wybrać dobrze. Że wśród licznych dróg, które każdy dzień ci proponuje, nie wybierasz to, co najprzyjemniejsze, najwygodniejsze i co właśnie na pasie cię w twoim rozmaitych twoich zachciankach, tylko to, co szlachetne, co służy dobru, co prowadzi do miłości. Zatem bieg Ocalony Legion w Koninie nie może cię zabraknąć, jeżeli pragniesz ocalenia.